Suma dnia, Michał Trześniewski, witam Państwa. Sejm zagłosował za kandydaturą posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Teraz głosować będzie Senat, którego zgoda jest konieczna do powołania ombudsmana. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej był profesor Sławomir Patyra, a Lewicy Piotr Ikonowicz. Wizja pracy i działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, jaką zaproponował pan Bartłomiej Wróblewski, to wizja opowiadająca się za cywilizacją życia, za poszanowaniem godności i podmiotowości człowieka. To kontynuacja linii, jaką wyznaczył świętej pamięci pan Janusz Kochanowski, stojąca na straży i wpisująca się mocno w budowę i funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swoich praw i proponującego ważne społeczne projekty. Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż pan Bartłomiej Wróblewski jest bardzo dobrym kandydatem na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziękuję pani poseł. W imieniu grupy posłów z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Nowoczesna Inicjatywa Polska, Zieloni oraz grupy posłów Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska PSL, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści, kandydaturę pana Sławomira Patyry przedstawi pan poseł Robert Kropiwnicki. Rzecznik jest od spraw beznadziejnych. Musimy sobie zdawać z tego sprawę. Rzecznik Praw Obywatelskich jest takim superbohaterem, trochę mówiąc językiem młodzieżowym, Supermanem czy Batmanem, że kiedy już nie ma nadziei, kiedy sprawy są przegrane często, kiedy źle idzie i człowiek występuje przeciwko władzy, każdej władzy, czy to lokalnej, czy centralnej, musi mieć do kogo się zwrócić, żeby ktoś mu pomógł. I taką osobą musi być rzecznik. I Sławomir Patyra świetnie wypełnia taką rolę. Jest człowiekiem, który potrafi łączyć, który buduje i nie jest zaangażowany politycznie. I to jest jego wielką rolą, bo rzecznik może składać kasację, skargę nadzwyczajną i to jest bardzo istotne. Wy wybieraliście już rzeczników. Wybieraliście rzecznika praw dziecka, wybieraliście rzecznika przedsiębiorców. I gdzie są ci ludzie? Piotr Ikonowicz, człowiek ikona, przez przyjaciół zwany ikonem. Ikona działania na rzecz tych, którzy często są niewidoczni, niezauważeni, wygumkowani przez system, przez rządzących, przez niesprawiedliwy bieg losu, przez tych, którzy mają władzę, zasoby i majątek. Piotr Ikonowicz, tak jak cały cywilizowany świat, uznaje, że prawo do mieszkania to prawo człowieka. Szokujące zdaje się być to, że dla niektórych to nowość albo rzecz mniej ważna. Z wielką radością klub Lewicy rekomenduje Piotra Ikonowicza na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziękuję bardzo. Panie pośle. Proszę teraz pana posła Krzysztofa Lipca o przedstawienie opinii komisji. Głosowało 452 posłów, 242, 240 za, 201 przeciw, wstrzymało się 11. Sejm powołał pana Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 15 kwietnia. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Jeśli ktoś z państwa posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie, proszę o zapisywanie. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nie można sprawować funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie 5-letniej kadencji. Na mocy wyroku przepis ustawy, który pozwala na pełnienie obowiązków przez dotychczasowego rzecznika w przypadku niepowołania nowego, traci moc obowiązującą po upływie 3 miesięcy. Teraz więc ma zostać uchwalona ustawa, która ureguluje te kwestie. Sprawa jest bardzo aktualna. Przypomnijmy, formalnie kadencja Adama Bodnara skończyła się we wrześniu. Nie wybrano jednak jego następcy, więc pozostaje on na stanowisku jako pełniący obowiązki. Trybunał Konstytucyjny uznał, że artykuł 3 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich jest niezgodny z konstytucją. Do tej pory ten zapis umożliwiał Adamowi Bodnarowi dalsze pełnienie funkcji. Wyrok wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jest to czas dla parlamentu na dostosowanie systemu prawnego do orzeczenia Trybunału. Jeśli parlament nie wybierze Rzecznika Praw Obywatelskich, wejdzie w życie znowelizowana ustawa. Uchwalenie nowej ustawy
doprowadzi do wprowadzenia kogoś, kto będzie jakimś rodzaju komisarza. Przed Trybunałem zgromadzili się zwolennicy Adama Bodnara z Komitetu Obrony Demokracji i Obywateli RP, a także posłowie opozycji. Najśmieszniejsze jest to, że poseł opozycji, pan Szczerba, najgłośniej krzyczy i zakłóca naszą konwencję prasową. Na początku zabierają Rzecznika Praw Obywatelskich, później będą zabierać prawa obywatelskie. Protestujący nie chcieli z nami rozmawiać. Dlaczego pani protestuje? Dziękuję uprzejmie. Dziękuję uprzejmie. Jak zmienicie stację, chętnie porozmawiam, bo dobrze z oczu panu patrzę. Z tą stacją nie rozmawiam. Dzisiejsze orzeczenie wzbudza wiele skrajnych emocji. Funkcjonariusze Prawa i Sprawiedliwości wypełnili agendę polityczną Jarosława Kaczyńskiego. To jest cios w samo serce polskiej demokracji. Pozbyto się Adama Bodnara i otwarto furtkę do tego, żeby mimo to, że będzie sprzeciw Senatu, wyznaczyć PO Rzecznika Praw Obywatelskich, oczywiście z odpowiednią legitymacją partyjną. Myślę, że to jest bardzo ważne. Wyrok, bardzo istotny z punktu widzenia funkcjonowania nawet Rzecznika Praw Obywatelskich, bo mamy dzisiaj PAT, mamy na tym stanowisku osobę skrajnie ideologicznie lewacko zaangażowaną po jednej stronie politycznej i trzeba tą kadencję przerwać jak najszybciej. W uzasadnieniu wyroku zapisano, że ustrojodawca wyznaczył kadencję RPO na 5 lat, co oznacza, że nie może ona trwać dłużej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego został opublikowany już dziś w Dzienniku Ustaw. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Dzisiaj odbyła się gala Strefy Wolnego Słowa. W jej trakcie wręczono między innymi Nagrodę Człowieka Roku Gazety Polskiej. Otrzymał ją wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Mówił on, że Gazeta Polska i jej kluby odegrały i odgrywają nadal bardzo ważną rolę w naszym kraju. Była też jedna, powstała nieco później, gazeta, tygodnik, który w tej walce miał odegrać ogromną rolę. Tym tygodnikiem była Gazeta Polska. Gazeta Polska, która nie ograniczyła się do prezentowania w swoich artykułach właściwego, prawdziwego opisu polskich spraw i zabiegania o to, by zmieniała się świadomość społeczna, ale także podjęła wraz z innymi, wraz ze swoimi czytelnikami działania zmierzające do tego, by się organizować. I wynikiem tej organizacji było powstanie klubów Gazety Polskiej. Tych właśnie szturmowych oddziałów, powiększającej się z czasem armii, walczących o to, by Polska tak naprawdę i do końca odeszła od komunizmu i była naprawdę niepodległa. Uzyskaliśmy to, jeśli jeszcze nie w 100%, to w każdym razie w bardzo wysokim procencie. I uczciwi historycy, którzy kiedyś będą opisywali te czasy, a może dziś już nawet je opisują, bo przecież historia dzisiaj biegnie bardzo szybko, będą musieli właśnie dzieje tej organizacji, tych ludzi opisywać i to opisywać w słowach pełnych uznania, w słowach, które będą mówiły o ich wkładzie w coś dla dziejów naszego narodu naprawdę bardzo ważnego, coś decydującego. Nagroda, którą państwo przyznali w tym roku, mnie właśnie jest naprawdę wielkim zaszczytem. Wielkim zaszczytem, za który dziękuję. Jest wielkim zaszczytem dlatego, że właśnie to środowisko, te szturmowe bataliony czy pułki Polski Patriotycznej Niepodległej tą nagrodę przyznają. Jestem wdzięczny, głęboko wdzięczny, zaszczycony i uważam tą chwilę za bardzo ładną. Piękno, można powiedzieć, w moim życiu. W życiu, w którym zdarzyły się tragedie, ale w którym przyszły także i sukcesy. Sukcesy, które mam nadzieję będą kontynuowane dalej. Nie chodzi tutaj już o mnie, tylko o tych, którzy zastąpią mnie w tej walce, która ciągle musi trwać, jeżeli
chcemy uzyskać to, co powinno być celem każdego polskiego patrioty. Nagrodę miesięcznika Nowe Państwo otrzymała prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Szanowna pani prezes, statuetka Nagrody Grzegorza I Wielkiego, kryształ, który symbolizuje właśnie no, pewną jasność też podejmowanych decyzji, jasność postawy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo pani redaktor. Bardzo dziękuję. Pani sędzia przyjęła. Bardzo dziękuję też za te słowa, które przed chwilą usłyszałam. Przyznana mi nagroda, tak wydaje mi się, jest nagrodą nie tylko dla mnie jako prezesa Trybunału, ale również dla całego grona sędziowskiego, wszystkich niezawisłych, odważnych sędziów, którzy w tak trudnych czasach orzekają w Trybunale Konstytucyjnym. Jest to też, myślę, nagroda i chciałabym też nie zapominać i przypomnieć Państwu o trójce sędziów, którzy od nas odeszli. Odeszli w czasie tej w sumie niedługiej kadencji, w jakiej jestem sędzią Trybunału Konstytucyjnego, profesor Henryk Cioch, profesor Lech Morawski, profesor Grzegorz Jędrejek. Trzech wybitnych, odważnych, niezłomnych sędziów. Świetnych prawników, niezwykłych ludzi. Nie ma ich wśród nas. Bardzo żałujemy tego, ubolewamy. Dlatego jeśli przyglądają nam się teraz, to chciałam też podziękować, bo do tego stanowiska, do tej odwagi wnieśli bardzo dużo. Bardzo często mówi się, że cywilizacja zachodnia ufundowana jest na triadzie wartości. Dobro, prawda i piękno. Nie bez racji, bo wartości te mają w rozwoju cywilizacji bez wątpienia centralne znaczenie. Wydaje się jednak, że wartość, jaką jest prawda, ma w tej triadzie szczególne miejsce. Stany Zjednoczone ostatecznie wycofują się z Afganistanu. Joe Biden ogłosił wczoraj, że do 11 września ostatni amerykańscy żołnierze opuszczą ten kraj. Proces powrotu wojsk NATO do domów ma rozpocząć się 1 maja. W środowe popołudnie Joe Biden ogłosił, że do 11 września 2021 roku, czyli do okrągłej 20. rocznicy zamachów na World Trade Center, wojska amerykańskie zostaną wycofane z Afganistanu. Jestem czwartym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który sprawuje urząd podczas obecności wojsk amerykańskich w Afganistanie. Dwóch republikanów i dwóch demokratów obejmowało ten urząd w tym czasie. Nie przerzucę odpowiedzialności na piątego. Po ścisłych konsultacjach z naszymi sojusznikami i partnerami doszedłem do wniosku, że czas zakończyć najdłuższą wojnę Ameryki. Czas, aby wojska amerykańskie wróciły do domu. Prezydent USA podkreślił, że cele postawione w 2001 roku zostały osiągnięte. W 2011 roku amerykańscy komandosi zabili przywódcę Al-Kaidy Osama Bin Ladena, a pobyt wojsk w Afganistanie nigdy nie był przedsięwzięciem wielopokoleniowym. Jak zapewnił, Stany Zjednoczone w dalszym ciągu będą wspierać naród afgański, o czym przypomniał także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. To nie koniec naszych relacji z Afganistanem, ale raczej początek nowego rozdziału. Sojusznicy i partnerzy NATO będą nadal wspierać Afgańczyków, ale teraz to Afganistan sam u siebie musi budować trwały pokój. Wycofanie żołnierzy ma rozpocząć się 1 maja. Decyzja Joe Bidena zamyka pewien rozdział nowożytnej historii, jednak nie spotkała się z przychylnością wszystkich stron. Szanuję prezydenta Bidena, ale zupełnie się z nim nie zgadzam. Wybrał opcję największego możliwego ryzyka. My rozumiemy, że wojna się skończyła, a Joe Biden zakończył najdłuższą wojnę w historii Ameryki. Z całym szacunkiem dla prezydenta Bidena, nie zakończył pan wojny. Pan ją przedłużył. Ona przybrała na sile. Mam mieszane uczucia. W odpowiedzi na atak z 11 września 2001 w ciągu ostatnich 20 lat jako naród wiele poświęciliśmy. Wielu naszych obywateli straciło w Afganistanie życie, wielu weteranów wróciło do kraju z ranami wojennymi. Decyzja amerykańskiej administracji martwi Afgańczyków, którzy są niepewni przyszłości. To niepokojąca sytuacja. Ludzie uważają, że jeśli amerykańskie wojska opuszczą kraj, wybuchnie wojna domowa.
Każdego dnia w Kabulu ludzie giną, panuje wielkie bezrobocie. Afganistan nie jest w stanie stanąć na własnych nogach bez pomocy. W Afganistanie pozostaną teraz jedynie żołnierze amerykańscy chroniący dyplomatów USA w ambasadzie w Kabulu. W afgańskim konflikcie zginęło blisko 2,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich. Wojna kosztowała Stany Zjednoczone ponad 2 miliardy dolarów. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. Trzech pracowników rosyjskiej ambasady w Polsce zostało uznanych za persona non grata, ponieważ prowadziły działania na szkodę naszego kraju. Wpisuje się to w szerszą akcję przeciwko Moskwie. Stany Zjednoczone bowiem wydaliły dzisiaj 10 rosyjskich dyplomatów i nałożyły dodatkowe sankcje na Rosję. Waszyngton wprowadził zakaz obrotu rosyjskimi obligacjami dla amerykańskich instytucji finansowych oraz nałożył sankcje na 6 firm, które miały współpracować z rosyjskimi służbami przy przeprowadzaniu cyberataków. USA nałożyły także sankcje personalne na 32 osoby, które miały być zamieszane w próby ingerencji w przebieg ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. Biały Dom poinformował również o wydaleniu 10 rosyjskich dyplomatów podejrzanych o szpiegostwo. Po ogłoszeniu tej decyzji komunikacie Waszyngton podkreślił, że jest gotowy na ocieplenie stosunków z Rosją, jednak będzie stanowczo bronić amerykańskich interesów narodowych i obciążać Kreml kosztami destabilizujących działań, wśród których wymieniono m.in. przypadki naruszenia przez Rosję integralności terytorialnej innych państw. To wszystko w sumie dnia. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na jutro.